Moi drodzy, przedziwna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że kobieta, która nie powinna nigdy zrobić tego, co zrobiła, podchodzi do Jezusa. Nie powinna zrobić tego, bo przecież według prawa ona była napiętnowana przez swoją chorobę. A jednak dzisiaj trochę o tym, o Bogu, który jest niezmienny, więc co? Więc to rozważanie będzie nas do tego prowadziło. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Przychodzimy, Jezu, by powierzyć Ci kolejny tydzień. Dla wielu spośród nas jest to tydzień wypoczynku. A w 60. punkcie, już 60., czytamy: lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie, stający się wierzącymi. Nie sposób, Panie, nie widzieć tego misteryjnego planu, który towarzyszy tej wędrówce. A my każdego dnia zawierzamy kolejny dzień, aby coraz bardziej wsłuchiwać się w Twoje słowo i za Tobą podążać. Amen. Posłuchajmy słowa. To, gdy on mówił, oto przełożony jeden przyszedł, pokłonił się mu, mówiąc: córka ma teraz umarła, ale przyszedłszy, nałóż rękę Twą na nią i będzie żyła. I podniósłszy się, Jezus towarzyszył mu i uczniowie Jego. A oto kobieta krwawiąca 12 lat, podszedłszy z tyłu, dotknęła obramowania płaszcza Jego. Mówiła bowiem w sobie: jeśli jedynie dotknęłabym płaszcza Jego, będę uratowana. Zaś Jezus, odwróciwszy się i zobaczywszy ją, powiedział: ośmiel się, córko, wiara Twa uratowała Cię. I uratowana została kobieta o godzinie owej. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie poszliśmy dalej w ten dalszy ciąg Ewangelii, który dzisiaj rozważamy. Fragment po odczytaniu chciałbym, żeby dzisiaj nam wystarczył. Ponieważ wiele osób przychodzi i pyta, mówiąc: proszę księdza, jak do tego Pana Jezusa podejść? Może tak jak ta dzisiejsza kobieta, podejść w taki sposób, jaki widzisz, że możesz podejść, by dotknąć się Jego szaty. Co będzie szatą Jezusa? Widziałem, jak kiedyś dziecko podeszło i dotknęło obrusa na ołtarzu. Tak, obrusa na ołtarzu i ucałowało ten obrus. I pomyślałem sobie, to dziecko pokazało większy fragment teologii niż my księża, często bez szacunku całując ołtarz. Choć są to ekstremalne sytuacje, kiedy bez szacunku ten ołtarz jest całowany, to jednak to dziecko pocałowało z boku ołtarza fragment obrusa. Niesamowite wrażenie, niesamowite doświadczenie. Ktoś powie: ale proszę więc, skąd ja mogę wiedzieć, że dzisiaj Jezus zadziała tak, jak zadziałał? Moi drodzy, musimy pamiętać jedną rzecz. Jezus wie, co jest dla nas najlepsze. Tak. Może to być bardzo raniące słowo, ale przecież On chce dla nas jak najlepiej. To nie jest tak, że On chce dla nas rzeczy, która nie doprowadziłaby nas do nieba. Czyli co? Czyli jeżeli w Ewangelii czytamy, że niektóre doświadczenia, które mieli ludzie, są to doświadczenia pokazujące, że to, co się stało, jest dla większej chwały Bożej. To znaczy, że jeżeli w naszym życiu dzieją się takie rzeczy, to by chwała Boża się objawiła. Ja nie rozumiem tego inaczej. Jeśli chcesz rozumieć to inaczej, okej, ale w moim rozumieniu to Jezus, dopuszczając najróżniejsze rzeczy, dopuszcza je po to, abyśmy mieli pewność, że On nieustannie nam towarzyszy i chce tego, co najlepsze. Czasem Bóg działa w sposób całkowicie odwrotny do tego, czego my się spodziewamy, czego my oczekujemy. No bo
jak dobry ojciec widzi więcej. Przecież dobry ojciec, który widzi to, co dziecko może zrobić wobec tego, o co dziecko prosi, nigdy nie zgodzi się na to, co dziecko prosi. Co nie oznacza, że dziecko, które kocha, nie może prosić o wszystko. Mówię tutaj także w kontekście tego, co kiedyś odkryłem na poziomie jednej z konferencji, którą będę teraz rozdawał w ciągu tego tygodnia. A mianowicie nagrałem taką konferencję o modlitwie, jak prosić, aby otrzymywać. I tam jest, wiecie, taki cały duży pasus, w którym mówię, że najpierw powinniśmy poprosić Boga o to, żeby wiedzieć, o co prosić, żeby potem to otrzymać. I potem dotarło do mnie, że w tym momencie to nie ja nie jestem dzieckiem, bo ja mogę prosić o wszystko, a to Bóg może mi pokazać, czego On mi nie chce dać. A to już jest różnica. No i oczywiście tę konferencję, pomimo tego, tej poprawki, oczywiście ona się nadaje do słuchania i nie ma tutaj problemu, żeby biorąc poprawkę na słuchanie tego, o czym dzisiaj Wam mówię, posłuchać sobie tejże konferencji. Niemniej jednak, no mówię, jak człowiek też dojrzewa, jak człowiek widzi to, czego jeszcze wcześniej nie widział. Pamiętam taką sytuację, kiedy jeden z moich kolegów miał dość dziwnego proboszcza. Mówię dziwnego, dlatego że ten proboszcz nie pozwalał mu na adorację w małej miejscowości. I ten proboszcz zamykał przed nim kościół i o dziwo włączał alarm i tłumaczył się tym, że ten alarm on nie może wyłączyć, że on nie pozwoli mu na to, żeby on włączał i załączał, bo to jest jego funkcja. No takie, wiecie, bardzo dziwne rzeczy. I ja pytam tego mojego kolegi, słuchaj, no jak ty sobie z tym radzisz? No, skąd czerpiesz siłę? Gdzie idziesz po prostu, żeby stanąć jakoś przed Panem Jezusem, tak jak stajemy przed Najświętszym Sakramentem? To nie był jeszcze czas, że można sobie było otworzyć komputer i była jakakolwiek adoracja w świecie gdzieś online'owo. I pamiętam, on wyjął małą ikonę, położył tę ikonę, klęknął przed nią i mówił, oto tak staję przed Jezusem codziennie. Słuchajcie, tak mnie to dotknęło, mówię, dziękuję Ci za świadectwo. No dobra, tutaj postawię kropkę. Dzisiaj w komentarzach proszę Was, żebyście się podzielili, czy lubicie ikony, a jeżeli tak, to jakie najbardziej. A ten komentarz, który jest serduszkiem, oczywiście bierze udział w losowaniu płyty o modlitwie, o której dzisiaj wspomniałem w filmiku. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Dziękuję za zrzutkę. No i do zobaczenia jutro.